Średniowiecze. Problem Marii raz jeszcze nabrał rozgłosu. Miało to miejsce w średniowieczu. Nie chodziło już o godność Bogorodzicy, ani sprawę jej nieustającego dziewictwa, które doczekały się dogmatycznego określenia na pierwszym soborze laterańskim w roku 1123, lecz o kwestię zgoła odmienną, mianowicie o niepokalane poczęcie Maryi. Wokół tej osoby na nowo rozgorzały napiętne spory. Zapoczątkował je święty Bernard 1152, umarł, który doszedł do następujących wniosków. Bez wątpienia Maria odziedziczyła po rodzicach zmazę dziedziczną, ale pobożność chrześcijańska zabrania nam mniemać, że była ona uprzywilejowana mniej od Jeremiasza, uświęconego w łonie swej matki, mniej uprzywilejowana od Jana Chrzciciela, napełnionego Duchem Świętym przed swoim narodzeniem. Jej narodziny nie byłyby świętowane, gdyby się nie była narodziła świętą. Odpowiada to pobożności wierzyć, że Maria nigdy nie popełniła grzechu powszedniego. O wiele ostrożniej formułował na ten temat swe poglądy święty Tomasz z Akwinu. Ostatecznie spór rozstrzygnęły rozważania świętego Dunsa Scota. Głównym jego argumentem było to, że Bóg mógł był uczynić, iż Maria nigdy nie była w grzechu pierworodnym. Opinie scholastyków opowiadających się po stronie niepokalanego poczęcia Marii popierał Kościół, a przodowały im masy. Ostateczne zwycięstwo odniosły względy średniowiecznej pobożności, a nie rzetelna teologia oparta na solidnych podstawach egzegezy biblijnej. A więc nie fakty, pisze Laskowski, nie rzeczywistość, nie logika, ale względy pobożności. Sprawa ta dojrzewała, nie w zaciszu badań i rozważań, rozstrzygnął ją lud swymi upodobaniami i swoim romantycznym sentymentem religijnym. Niepokalane poczęcie Marii długo musiało czekać, zanim przybrało postać dogmatu. Po wielu tarapatach nastąpiło to ostatecznie w wieku XIX. Narodził się trzeci dogmat maryjny. Kult Marii przeszedł zwycięsko przez szereg studiów i dotarł do niepokalanego poczęcia, które miało swoich zwolenników i przeciwników. Dominikanie, idąc za wielkim swoim doktorem Tomaszem z Akwinu, przeciwstawiali się niepokalanemu poczęciu. Franciszkanie, naśladując Dunsa Scota, gorliwie obstawali przy nim. Franciszkanie mieli za sobą masy ludowe i dość już dawną tradycję. Dominikanie Ewangelię, tradycję pierwotnego Kościoła i logikę. Po perypetiach kilkunastu stuleci, dnia 8 grudnia 1854 roku, papież Pius IX, bez odwoływania się do soboru, ogłosił nowy dogmat niepokalanego poczęcia, bullo ineffabilis Deus. Charakterystyka dogmatu zasługuje na uwagę, wykazuje bowiem rzeczywiste podstawy kultu. Między Ewangeliami, które były skutek wszak pierwszym, a są po dziś dzień fundamentalnym wyrazem wiary chrześcijańskiej, a dogmatem o niepokalanym poczęciu Marii Panny, nie ma żadnego łącznika prócz sentymentu mas ludowych, który przez długie wieki oblegał doktorów Kościoła i jego głowę, aż w Piusie IX znalazł skwapliwego i chętnego protektora. Historia dogmatów niebowzięcia Marii. Podobnie długiej ewolucji podlegała nauka o niebowzięciu Marii i jej niebieskim orędownictwie. Nie trzeba dodawać, że najwcześniejsza wzmianka o niebowzięciu pochodzi z IV wieku po Chrystusie. Im dalej od źródła, z tym większą pewnością Kościół sławi i obwieszcza godność niebowziętej jako królowej niebios, pełnej współczucia, pośredniczki łask wszelkich. Brak zainteresowania się osobą Marii w pierwszych czasach chrześcijaństwa i brak danych historycznych uskrzydlił legendę.
Ze stulecia na stulecie legenda rośnie, a Grzegorz Sturs, XVI wiek, z dziecięcą naiwnością opowiada niby o jakimś fakcie historycznym, że w godzinie śmierci przybył Jezus, zbliżył się do łoża umierającej, zabrał duszę swej matki i oddał ją archaniołowi Michałowi, ale po pogrzebie przybył jeszcze raz z aniołami, zabrał ciało Maryi i przeniósł je do raju. Legenda o wniebowzięciu Marii i ukoronowaniu jej na królową niebios uwieńczona została po niezwykle długim czekaniu zasłużonym rezultatem. W połowie XX wieku ogłosił ją uroczyście papież Pius XII jako dogmat wiary katolickiej. Wniebowzięcie Marii oraz jej kult jako orędowniczki piastującej najwyższą spośród stworzeń godność w hierarchii nieba posiada głębokie religijno-psychologiczne podłoże analogiczne do kultów pogańskich. Okazuje się bowiem, że na pewnym szczeblu rozwoju pogańskich religii wyznawcy panteonu bóstw odwracają się od surowych i sprawiedliwych bogów pod opiekuńcze skrzydła miłosiernych bogiń. Zjawisko jest typowe i powtarza się bezustannie. W Babilonii od bóstw magów, astrologów lud odwraca się ku miłosiernej Isztar. W Grecji około VI wieku przed Chrystusem Olimp ze swoimi nieśmiertelnymi i potężnymi bogami traci zaufanie na rzecz bóstw dawnych. Osobliwie bogini matki Demetery. To samo powtarza się w Egipcie z boginią Izydą, która miłościwie piastuje na swoim łonie boskie dzieciątko Horusa. W krajach Azji Mniejszej królowa niebios i bogini matka wypiera stare potężne bóstwa kapłańskie, a światowładnej Romie obywatele i obywatelki wyznają skwapliwie wiarę w Izydę, Asztardę, Isztar, Demeterę. Człowiek w niedoli nie jest filozofem, który by cierpliwie i żmudnie dochodził, jaka jest istota Boga i jakie są jego przymioty. Strapiony człowiek szuka przede wszystkim miłosierdzia, które może pomóc i chce pomóc. Cóż z tego, że Zeus jest ojcem bogów i ludzi, a Demeter jednym z bóstw zapomnianych, kiedy właśnie Demeter może wybawić od cierpienia i śmierci. I co to obchodzić cierpiącego, że Szamasz, Bóg Słońca, jest potężny i mądry, że on to dał Hammurabiemu przedziwnie mądre ustawy, kiedy Isztar miłosierdziem swoim przewyższa wszystkie bogi. W Egipcie, w Rzymie, w Kartaginie, gdziekolwiek człowiek cierpiał, tam znajdowały się miłosierne, dobrodliwe boginie, gotowe pomagać, orędować, bronić, ratować. Pod względem psychologiczno-religijnym jest to zupełnie zrozumiałe i uzasadnione. Ucieczka pod skrzydła miłosiernych bogiń jest następstwem błędnych wyobrażeń o bóstwie i doprowadzenia religijnych pojęć do absurdu. W pogaństwie inaczej być nie może. Gdy Kościół dopuścił do zniekształcenia prawd apostolskich, a w tym także prawdy o Ojcu Miłości, nie dziwi nas, że kult Marii napotkał na grunt podatny i doznał bujnego rozkwitu. Katolicyzm nie zna Boga miłości, który Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w jej wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jest to Bóg surowy, mściwy, żądający satysfakcji, karzący swe ofiary ogniem czyśćcowym i syłający niewiernych na wieczne tortury i męki. Każdy grzech trzeba okupić się czynem ciężkiej pokuty. W tej sytuacji lud szukał miłosierdzia i znalazł go w Maryi. Powstanie kultu Marii Panny jako królowej niebios, królowej patriarchów, apostołów, męczenników, jako orędowniczki miłosiernej Pani Świata był nieunikniony. Historia liturgii maryjnej. Równolegle z rozwojem dogmatów maryjnych rozwijał się liturgiczny kult Maryi. Godne uwagi są wiadomości podane przez księdza Jana Wierusza Kowalskiego. Rozwój liturgii maryjnej wiąże się ściśle z rozwojem dogmatów maryjnych,
A w miarę jak myśl katolicka dojrzewała i pogłębiała swą wiedzę o Boga Rodzicy, dojrzewała również i bogata forma obrzędów, jakimi Kościół otaczał swą królową. Pierwsze święta maryjne powstały dopiero w V wieku. Dogmatyczne uznanie przez Sobór Efeski, że Maryja jest Boga Rodzicą, stało się punktem wyjścia olbrzymiego rozkwitu świąt liturgicznych. Wówczas to obok cyklu świąt Chrystusa Pana powstał nowy cykl świąt ku czci Maryi. Pierwszy cykl świąt maryjnych rozwija się najpierw w kościele na wschodzie, a potem, później, zwłaszcza w ciągu VII wieku, przechodzi również i do kościoła na zachodzie. W tym czasie także mnożą się na całym świecie katolickim kościoły poświęcone Maryi i świątynie te stają się celem licznych pielgrzymek. Drugi okres rozwoju kultu liturgicznego Matki Bożej rozpoczyna się w średniowieczu, zwłaszcza pod wpływem wielkiego piewcy Boga Rodzicy, świętego Bernarda. Wita on Maryję już nie tylko jako Matkę Chrystusa, ale i jako naszą Matkę, naszą Panią. Maryjna modlitwa liturgiczna wzbogaca się nowymi pieśniami i formułami. Powstaje modlitwa Zdrowaś Mario, która obok Ojcze Nasz stała się najpowszechniejszą formą modlitwy chrześcijańskiej. Powstały godzinki, różaniec, litania, powstały również nowe święta. Ksiądz Wierusz Kowalski, omawiając historyczne tło kultu Maryi, nie omieszkał wspomnieć również o źródłach, z których czerpano natchnienie. Wśród nich poczesne miejsce zajmują legendy zapożyczane z apokryfów. Pobożność chrześcijańska zapragnęła specjalnym kultem uczcić wszystkie szczegóły życia Maryi. Sięgano do Ewangelii, sięgano również do pobożnych legend i podań przechowywanych w apokryfach. Tak powstały święta nawiedzenia, ofiarowania Matki Bożej Różańcowej, siedmiu boleści Maryi, a było nawet kiedyś święto siedmiu radości Maryi. Liturgia maryjna wykazuje dalsze tendencje rozwojowe. Liczba świąt maryjnych, pisze ksiądz Wierusz Kowalski, nigdy jednak nie zmalała. Przeciwnie, w czasach nowożytnych i nam już bezpośrednio współczesnych wciąż dochodzą nowe daty poświęcone czci Maryi. Rok liturgiczny wzbogaca się nowymi świętami, których treść stanowią bądź to nowe wartości kultu maryjnego ujawnione przez rozwój teologii, bądź też wezwania uwypuklające rolę Maryi, współodkupicielki i pośredniczki wszystkich łask. Będą to święta dogmatyczne, jak uroczystość macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny 11 października lub Serca Niepokalanego Maryi 22 sierpnia lub też święta tego rodzaju, co Matki Boskiej Wspomożycielki 24 maja, nieustającej pomocy Najświętszej Maryi Panny 27 czerwca, Maryi Królowej 31 maja. Należy się zatem w przyszłości spodziewać nowych form liturgii maryjnych. Biblia wspomina tylko jedną Marię, Matkę Chrystusa, Semitkę z pokolenia Judy, świat chrześcijański z dnia ich tysiące. Poszczególne Matki Boskie różnią się niekiedy dość znacznie między sobą i to nie tylko nazwą, wyglądem zewnętrznym czy okazałością postaci lub szat, lecz także liczebnością czcicieli, stopniem adoracji, zakresem mocy cudotwórczej, terytorialnością i przynależnością narodową, a nawet barwą skóry. Między poszczególnymi Matkami Boskimi istnieją w mniemaniu ich czcicieli duże różnice hierarchiczne. Świat katolicki inaczej odnosi się do Notre Dame de Lourdes niż na przykład do Matki Boskiej Przybramskiej. O tej ostatniej wie poza Czechami niewielu katolików, ale między Notre Dame de Lourdes a Nuestra Señora de Guadalupe na przykład nie ma żadnych różnic porządku niebieskiego. Między nimi leży jedynie to wszystko, co składa się na różnicę między Francją a Meksykiem.
Niektóre cudowne obrazy Matki Boskiej mają znaczenie często lokalne, nie wybiegające poza granice powiatu czy województwa, inne nabierają znaczenia narodowego, a jeszcze inne uniwersalnego. Matki Boskiej dzielą też losy polityczne swego środowiska, kwitną w pewnych określonych warunkach, popadają w zapomnienie w warunkach innych. Współczuciem napawa mnogość Matek Boskich, przypominających bardziej grecki panteon niż Matkę Zbawiciela. Kult Maryi łączy się z bałwochwalczym kultem jej obrazów, posągów i figur. Dochodzą do tego niekiedy elementy magizmu i taniego cudotwórstwa, w którym więcej jest pogaństwa niż prawdziwego szacunku dla rodzicielki Chrystusa. Zdarzało się, że dobre imię Maryi wykorzystywane było dla celów niewiele mających wspólnego ze zbawieniem. Dość wspomnieć dzieje zakonu krzyżackiego, zakonu Najświętszej Maryi Panny. Pod jej sztandarem nawracano pogań, ogniem i mieczem posługiwano się pożogą i zbrodnią. Polska pobożność katolicka obdarza Marię hołdem uwielbienia jako królową Polski. Król Jan Kazimierz w czasie zalewu szwedzkiego 1655-1657 złożył śluby jasnogórskie, w którym ogłosił Najświętszą Pannę patronkę i królową Polski. Jej cudowny obraz królowej Polski znajduje się w klasztorze jasnogórskim, gdzie doznaje nieustającej czci i jest celem licznych nabożeństw i pielgrzymek. U stóp świętego obrazu ogłoszona została wielka nowenna tysiąclecia chrześcijaństwa Polski, której duszą i ciałem jest wielki Piewca Maryi, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Reasumując, twierdzić wypada, co następuje. Jeśli od wzmianek ewangelisty Marka aż do buli papieskiej Piusa IX prowadzi jedynie dowolność pobożnego sentymentu, czerpiącego natchnienia ze źródeł pozachrześcijańskich, to między głuchym milczeniem listów apostolskich a wzywaniem Maryi jako Królowej Niebios jest przepaść, którą zasypać mogą tylko ruiny odwiecznych świątyń pogańskich. Jaka cześć należy się Maryi? Wszelki kult człowieka jest sprzeczny z Pismem Świętym i uchodzi w Bożych oczach za naruszenie przykazań dekalogu, zwłaszcza przykazania drugiego, zabraniającego tego rodzaju praktyk. Przykazanie to brzmi: nie uczynisz sobie obrazu rytego, mówi Bóg w dekalogu, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią, nie będziesz się im kłaniał ani służył. Jakkolwiek w Marii nie należy się z powyższego względu boska cześć, pamiętać należy, że przedstawia ona piękną i świetlaną postać wiernej służebnicy pańskiej, godnej szacunku, a przede wszystkim naśladowania. Życie Maryi winno być wzorem dla wszystkich niewiast wszystkich wieków i kontynentów. Czyż wiadomości zawarte w Ewangeliach nie są wystarczające do wyrobienia sobie właściwego pojęcia o Matce naszego Zbawiciela bez uciekania się do legend i innych podań o wątpliwej wartości? Maria może służyć przykładem bezgranicznego umiłowania prawdy, piękna i dobra, nadto żywej wiary w jedynego Boga. Może być również wzorem czystości macierzyństwa i wierności małżeńskiej. Zdobiły ją miłość i skromność stanowiące najpiękniejsze cnoty niewieście. Kościół katolicki oddaje Marii cześć, którą Pan Bóg zastrzegł dla siebie. Uważa ją za współodkupicielkę, orędowniczkę i królową niebios. W przeciwieństwie do tego Maria traktuje siebie jako służebnicę pańską. Kościół zanosi do niej swe modły, nie zwracając uwagi na jej życie i słowa będące najdoskonalszym wzorem życia i postępowania wiernych. Nie zdradza w tym kierunku większego zainteresowania, a szkoda, gdyż z pewnością naśladowanie Maryi w codziennym życiu wyszłoby na większy pożytek zbawienny wyznawcom religii katolickiej niż adoracja przekształcenia się w Mariolatrię,
czyli boski kult Maryi, będący bałwochwalstwem, no i niosącym duchową zgubę. Wielu wyznawców Kościoła uważa się za gorliwych czcicieli Maryi. Nie wszyscy jednak byliby chętni naśladować ją, w czym ujawnia się rzeczywisty stosunek wiernych do Matki naszego Pana. Maria bez zastrzeżeń poddała się woli Przedwiecznego, przyjmując zlecone jej zadanie. Czy wszyscy czciciele Maryi w równym stopniu posłuszni są Bogu i przestrzegają woli Wszechmocnego objawionej w natchnionym Słowie? Maria dała wyraz swej głębokiej wiary w Boga jako swego Zbawiciela, będącej źródłem jej osobistego szczęścia. Wspaniałe są słowa wypowiedziane, Magnifikat. Uwielbia dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. W jakim stopniu wielbiciele Marii naśladują w tym względzie swą Panią? Czy i oni bez reszty radują się jak Maria w Bogu, Zbawicielu swoim? Dlaczego więc nie praktykują wyłącznego i bezpośredniego nabożeństwa do Boga Ojca i Syna Jego Jezusa Chrystusa jak Maria, lecz uciekają się do pośrednictwa całej plejady świętych, nadużywając również dobrego imienia Maryi? Matka Zbawiciela nie znała innych prócz Jezusa orędowników między Bogiem a człowiekiem. Dlaczego wyznawcy Maryi odrzucają jej piękny przykład w tej dziedzinie religii? Podczas uczty weselnej w Kanie Galilejskiej Maria ujawniła swój stosunek do Syna Bożego. Utrwalone zostały jej doniosłe słowa wskazujące na obowiązek posłuszeństwa względem Jezusa. Zróbcie cokolwiek wam powie. Nie wysuwała swej osoby lub własnej pretensji do orędownictwa, nie skupiała uwagi na sobie. Przeciwnie, całą uwagę zwróciła na Chrystusa. Zróbcie cokolwiek wam powie. Jeśli Kościół pragnie uczcić Marię, winien w pierwszym rzędzie poważać jej słowa, winien jak Maria kierować wzrok na Chrystusa, największy autorytet wiary, jedynego pośrednika i wielką ofiarę zadośćuczynienia. Byłoby to szczerym dowodem uznania dla Maryi i wyrazem należytego wobec niej szacunku. Od takiej adoracji Matki Zbawiciela Kościół jest jednak daleki. Kult, jaki powstał pod jego nieomylnym nadzorem, oddziela, a nie łączy człowieka z Bogiem. Gdyby Maria żyła, byłaby wstrząśnięta do głębi, bałwochwalczą czcią oddawano jej osobie. Na szczęście nie jest świadoma bezprawia i nadużyć, gdyż śpi spokojnie w prochu ziemi i czeka wraz z innymi sprawiedliwymi na wielki dzień zmartwychwstania. Skromne i bezpretensjonalne życie Maryi, nakreślone przez ewangelistów, jest najwymowniejszym protestem przeciwko kultowi, jaki stworzył Kościół wokół jej osoby. Gdy człowiek oddala się od czystej prawdy Pisma Świętego, a Stwórca przestaje być ośrodkiem czci i chwały, miejsce jego zajmuje człowiek, drugi lub inne stworzenie. Oto jak rodzi się i rozwija kult człowieka zamiast Boga. Apostoł Paweł z ubolewaniem wspomina o herezjach swego czasu. Chociaż poznali Boga, nie oddali Mu chwały jako Bogu, nie składali Mu dziękczynienia. Na odwrót, zamienili prawdę Boga na kłamstwo i kłaniali się stworzeniu, otaczając je czcią religijną zamiast Stwórcy. Ta straszliwa prawda raz jeszcze powtórzyć się miała w dziejach Kościoła, tym razem chrześcijańskiego. Wyznawcy Chrystusa przysłonili cześć Boga czcią oddawaną człowiekowi. Dziękuję.